Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku The Long Dark. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na sam dobry początek, a my musimy pogadać z ziomem, którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku niespodziewanie, po tym jak okradłem mu wszystko chyba co mogę mu okraść, łącznie nawet ze śpiworem. No ale nic, no to trzeba teraz przyjąć konsekwencje na klatę i z nim pogadać. Oczywiście, że nie oddam mu tych wszystkich puszek, które mu zajebałem, no, nie ma takiej możliwości. Więc pogadajmy z nim o tym, dlaczego mu tego nie oddam i dlaczego go zabiję, jeżeli stwierdzi, że jednak mam mu to oddać. Jezusie Nazarejski, nie no, poczekajcie, no muszę to pobrać. Nie ma opcji. Najpierw pozbierajmy może rzeczy, a później sobie pogadamy z tym ziomem. No mega natrafiliśmy na super miejscówę, nie? Jeżeli chodzi o to. I chodźcie, kręca. Na stacji paliw jest dosłownie wszystko, co byśmy tylko sobie chyba mogli wyobrazić. Tylko giwery nie ma, nie? Ale coś czuję, że możliwe, że też znajdę zaraz tutaj giwerę z jakimś blatem. No jest absolutnie naprawdę wszystko, co jest potrzebne. Babcia, ogólnie mieliśmy taką misję, żeby babci dostarczyć 8000 kalorii. No i powiem wam szczerze, że myślałem, że nie da rady, nie? Że niestety nie damy rady dostarczyć takiej ilości kalorii do babci. No ale później jeszcze lampa naftowa jest, nie? Ale później właśnie natrafiliśmy na tę miejscówę i uświadomiłem sobie, jak bardzo chyba się myliłem. Chyba z palcem w pupie. Informacja ze stacji benzynowej Orka. Wiadomość znaleziona na tablicy informacyjnej. Czytaj. Informacja ogólna dla wszystkich. Do wszystkich stacji benzynowych Orka na wyspie Wielkiego Niedźwiedzia. Ze względu na fakt, iż obecnie niemożliwe jest zagwarantowanie odpowiednich terminowanych dostaw z centrów dystrybucji na kontynencie, niniejszym informuję o znalezieniu częstotliwości dostaw, które będą teraz odbywały się jedynie raz na kwartał. W związku z tym znosimy ograniczenia dotyczące dostawców lokalnych. Dotyczy to wyłącznie stacji benzynowych Orka na odległych obszarach. Wszystkie nasze placówki na kontynencie będą nadal otrzymywać zaopatrzenie od zatwierdzonych dostawców. Okej. Dobra, ej, już nie mogę w ogóle chodzić, stary, nie? Ja jestem tak przeciążony, że zobacz jakie chodzę, nie? To jest max, które mogę chodzić. Nie jest dobrze. Ale i tak będę zbierał dalej rzeczy, nie? Nie odpuszczę. Doturlam się do tej babuni, nie? Ale pozbieram wszystko, co mogę pozbierać. Krakersy, pewnie, że tak. Tutaj jeszcze jakiś baronik? Nie ma. Ale jestem greedy, że tak powiem. Nie wiem, jak to po polsku. Chciwy. Dobra, no to już chyba wszystko okradliśmy dosłownie co mogliśmy. Nie została chyba ani jedna rzecz gdzieś na podłodze i tak dalej. Dosłownie chyba przeszukałem wszystko. Tak jest. Dobra, to jak już nie masz nic, to czas z tobą porozmawiać. Witam. To będzie pewnie długa rozmowa. Another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Come. Who are you? I'm nobody. Był taki film. But you can call me Methuselah. I'm welcome here to witness the passing of an age. Tak mi jakoś w bani się teraz odkryły jakieś nieznane wspomnienia. Słuchaj, Astrid. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. To jest nasze główne tutaj zadanie, znaleźć naszą przyjaciółkę. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. Miasto? What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world. Discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here.
You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way, but how could they not have seen it? It's probably just a storm, power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. No to pogadali, dzięki wielkie. Go safely. And good luck to you. I hope you find what you're looking for. Tak, to raczej tobie bym życzył powodzenia. Zajebieć jeszcze kubek kawy, wariacie. Który sobie postawiłeś przy tym. No i trudno. A grill, mogę sobie tu coś ugotować? No mogę. Czy my chcemy coś ugotować? Raczej nie chcemy. Czy mogę mu ukraść nawet tego? Podpórkę? Podpórki nie mogę mu ukraść, niestety. No nic. To wygląda na to, że czas udać się z powrotem do babuni, tylko jest taki mały problem. Ten problem nazywa się... Jestem kurwa strasznym ślimakiem, nie? Zobaczcie jak ja chodzę. Nie jest dobrze, panowie. Proponowałbym taką tutaj akcję, że ja wam, słuchajcie, zatrzymam nagrywanie. Znaczy, no na pewno wam zatrzymam nagrywanie, no i widzimy... Aha, bo jestem głodny mega, zaraz jemy. I słuchajcie, będziemy widzieć się w momencie, kiedy ja tam dotrę do tej babuni. Bo pewnie będzie to trochę trwało. Zobaczmy jeszcze, czy tu w sumie nic nie ma. A, czysto. To będzie długa podróż. Dobra, bo ja tam ogólnie nie dojdę, jeżeli będę się tak ślimaczył. Zostawiam całą wodę, jaką mogę. I chociaż żebyśmy tak szli, bo... No nie, nie, tak to na pewno bym tam nie dotarł. Zamarzłbym. Przyjdziemy po tą wodę, będę pamiętać, że ją tu zostawiłem w razie czego. No, ona pewnie tutaj zamarznie, ale no... Idę do babulki, tak to będzie trwało z 10 minut. Dobra, jesteśmy na miejscu, widzowie. Watchman. Chodzimy i idziemy jej oddać żarcie i pewnie zamienić kilka słów. Na początku może jedzenie. Naprawdę jedzenia mamy tyle, że nie musimy się martwić tymi 8000 kalorii. No, plus ja bym raczej pomógł babulce, więc spoko. Czekaj, ile to jest kalorii? 1800, dobra. Jak ugotuję, to będzie więcej? Czy jak ja ugotuję takie surowe jeleninę, to będzie więcej? W sumie to jest dobre pytanie, raczej bym to sprawdził, bo nie chciałbym marnować takiego zasobu jak jeleninę. Jest to zasób solidny. Dobra, możemy co jeszcze zrobić? Możemy wypatroszyć królika, możemy go w ogóle upuścić i możemy powypatroszać te wszystkie króliki, które tutaj mamy. Pozbierać je i wypatroszyć. Dobra, króliki, gdzie one są? Gdzie one są, króliki? Dobra, tu się... A, bo to jest sortowanie jakby chyba od najnowszych, okej. No to zbierzmy mięso i skórę, no nie? To najważniejsze, 52 minuty. Także idealnie powinna nam się zrobić jelenina. Powoli robi się ciemno niestety. Kurwa, nic nie będę widział. Jest, gotowa. A nie, 880 teraz daje kalorii ta jelenina. Czyli tak nieusmażona daje ci więcej, ta usmażona 880. Skam jak chuj, nie? Dobra, idźmy szybko je tam wrzucić, bo zaraz nic nie będę widział. Chociaż z drugiej strony, no mamy pochodnie, nie?
całkiem spoko. Dobra, damy jej też żarcie do psa. Czemu by nie? Ile tam mamy już kalorii? 5400, okej. Stomach feels like an empty pit. Jelenina, stary królik. Ile? 7300. Teraz? 7400, żeby też nie przedobrzyć. No. Mega tak dużo nie będziemy jej dawać. Jeszcze 80 kalorii. Co daje 80 kalorii? Wydaje mi się, że 80 kalorii mógłby dać ten królik. O, albo i nie. Jakiś batonik. Spleśniała czekoladka. O, elegancki dla babuni. Wróć do starej mateczki. Witam serdecznie. Czekaj, tuszę królika zbierz. Witam. Przyjaciel. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? Masz mega dużo żarcia w lodówie. Wind howling. Voices passing through the mnie te powiadomienia Xboxa. Just outside the window. It's windy. Nie wiem, jak je wyłączyć. The voices carry. They are yelling. Her voice is, it passes through town. She's running. She's alone. Calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. On the way into town, there was an old man. Glasses, big beard, walking stick. He seemed a little odd. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. The only one from the old days. The old man outside of town, Methuselah, he said he'd seen other people. Walking towards Milton. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quakes, people used to huddle there for the warmth of the school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. No dobra. Ciętki wielkie. O kurde, broń ci wypadła, mogę? A, ona już nie mierzy w nas. Dlatego, że... A, teraz nam ufa. A, dobra, dobra. Teraz już nie ma broni, bo nam ufa i sobie odłożyła na bok. Spoko. Szkoda, że... Ty, a może byś mi pożyczyła ten karabin? No, pomógłby mi trochę, wiesz, wariacie. Kurde, ale myślę, że chyba nie da nam. Niestety. Mogę przygotować brzoskwinię w sumie na ogniu. Nie wiem po co. Nie wiem, co by mi to dało. Pewnie trochę by mnie ogrzało. Ło, nie wiem, jak rymuje nawet. Dobra, wodę. Możemy też przygotować 15 puszkami. Nie chcemy raczej. Chcemy coś zjeść. To tak, to chcemy, no. Tylko co by tu zjeść? Puszkę brzoskwin? A co jak przygotowałbym taką puszkę brzoskwin? Nie wiem, spróbujmy przygotować. Tak, z czystej ciekawości. 14 minut się będą robić, no dobra. No i zjadłbym jeszcze jakieś batonika może? Pewnie mamy jakieś batona. Jak tu sortować? O, jedzenie, cyk. No, jakiś taki, coś co mało nam da. Jakieś stara czekoladka. Spleśniała czekoladka, o, elegancko. Spleśniała? Takie najlepsze. Dobra, i może królika byśmy oprawili jeszcze. Z tego możemy co jeszcze zabrać? Skórę możemy zabrać. Ale 40 minut będziemy z niego zbierać tą skórę, więc może nie. Trzeba jakąś szybką robotę na... O, na 16 minut, elegancko. Jakiś nóż by nam się przydał. Bo powoli niestety ten nam się psuje. Brzoskwinie w puszce mamy.
wysokiej jakości brzoskwinie gorące i weź teraz to zbierz do EQ. Tak z ciekawości, czy to mi da więcej jakby kalorii? Nie da mi więcej kalorii. Więc co to mi da, jak to zjem? A, ogrzewanie. Ciepły posiłek rozgrzewa cię od wewnątrz, chroni przed zimem, przez cały czas trwania efektu. A, to fajne. Tylko to pewnie jak wezmę gorące do ekwipunku, to wystygnie, nie? Pewnie po czasie jakimś. A może nie, może to jest tak fajnie zrobione, że możemy sobie w nieskończoność robić tych brzoskwin i nazbierać i wtedy one zawsze będą... Będziemy mogli zjeść ciepłe i nie będziemy zamarzać. Może tak fajnie to zrobili. Zimowa prognoza, notatka z informacjami o pogodzie. Przeczytaj. Ostrzeżenia pogodowe. Przewidywane są intensywne opady śniegu i rekordowo niskie temperatury. Nie spodoba jej się to, ale musimy sprawdzić, co u niej ktoś musi. Czyli to jest jakaś A, ta mateczka jest... Dołóż opału do drewutni starej mateczki. A czemu mam taką misję? Szukaj tunele, dobra. A czemu mam misję, żebym dołożył opału? Szara mateczka będzie potrzebować więcej żywności, by przetrwać? Ale jaja, ty. No to fajnie, że sobie wziąłem, nie? Dobrze, że wziąłem tę notatkę, bo dzięki temu bym miał za mało roboty. No będzie potrzebować pewnie, to prawda. No teoretycznie to 8000 kalorii jej na 5 dni starczy. No jeżeli by oszczędzała, to może na więcej, ale... Wiecie, o co chodzi, no nie jest to jakieś mega dużo. No dobra, to dorzućmy może coś do jej lodóweczki. Mogę tu... Nie wiem, gdzie tu jest lodówka, poczekaj. Poczekaj, szara matko. Weźmy... Nie to, weźmy pochodnie. A, mam lampę! A mogę zapalić... Czekaj, weź teraz kominek. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie. O, o! Dodaj paliwo, cyk. Dobra. Czyli tak, czyli my musimy jej ile wrzucić? Tam było napisane 8000 kalorii, o ile się nie mylę, tak? Nie 8000, 8000 kalorii to było. 20000 kalorii, o ile się nie mylę. Ale możliwe, że jeżeli damy jej 20000, ona da nam coś dużo cenniejszego. Broń. A to już by było zajebiste. Będziemy jej wrzucać te króliki, bo to jest spoko, że jak ja jej wrzucam te króliki, to ja nie muszę tego gotować, nie? Później. Więc jakby mamy mniej roboty. Dobra, zagaśmy na razie. Więc weźmy mięso królika, weźmy skórę. Skóra się chyba przyda. Nie wiem po co, jak ja na razie nic nie umiem z tej skóry zrobić, ale no dobra. Dobra, i już możemy go wyrzucić, ogólnie tego królika. A tutaj jeszcze coś mamy, nie? Tutaj leżą jakieś rzeczy. Kanister, węgiel. Dobra, będę pamiętał. Zbierz, z tego możemy jeszcze skórę wziąć, weźmy. Nie wiem, czy tą skórę się opłaca brać. Chyba kurwa średnio, nie biorę tej skóry, szczerze mówiąc. Ta, to jest useless, wiecie co? Bo ja nie wiem, ja nic nie jestem w stanie z tego wykonać aktualnie. A jak już będę w stanie wykonać, to wydaje mi się, że już... że sobie zapolujemy na królasy, więc powyrzucam jej tutaj te króliki. Tutaj jest jeszcze mięso do zebrania. Może jeżeli nawet one zgniją, to całkiem możliwe, że jeżeli zgniją, to i tak będę mógł z nich pozbierać później skórę. Więc powyrzucam, tak licząc trochę na to. Upuść. Tutaj możemy nic nie zbierać. Dobra, wyrzuć, upuść. Upuść i upuść. Tak, upuść. I tutaj też upuść. Dobra. Mamy mięso, sporo tego mięsa chyba jest, więc kituwa wrzucimy do mateczki. Zapalmy najpierw tego pochodnie. Kurde, mega to realistyczne, że muszę cały czas to zapalać. Wkurza mnie to trochę, szczerze. Ale z drugiej strony sprawia mi to tego. Radość. Tak samo jak w tym, jak w... Project Zomboid.
Też mega to jest tam realistyczne i mega wkurzające, ale mega to przez to sprawia radość. Nie wiem, ja jakoś lubię takie wolne gry. Mega mnie one jarają, tylko wiem, że zazwyczaj są nudne, dlatego średnio w nie gram tak, żeby nagrywać jakieś odcinki albo na streamach, bo raczej takie, no, nudne. Dla większości osób. No ale sprawiają mi chyba największą radość. 10 tysięcy dopiero wrzuciliśmy do jej lodówki. No dobra, to stary batonik może, bo to ma datę przeterminowania słabą. No i zaczyna się robić lipa, nie? Może kurwa napój o smaku pomarańczowym. No ale trochę już przypał, powoli mi się kończy jedzenie. Puszka kawy, chyba nie da nic. Sardynki, napój. No wariacie, więcej nie mogę ci wrzucić. Mam nadzieję, że ja coś dostanę z tego fajnego, jak na przykład, nie wiem, spluwę albo coś, nie? I spluwę bym dostał, to by było zajebiście. Co u mnie waży tyle kilogramów? To jest mega dobre pytanie. Węgiel, kurde? Nie wiem, a węgiel, nie wiem, czy jak jej wrzucę węgiel, to się opłaca, żeby jej wrzucać węgiel w sumie. Idziemy zobaczyć, chodź na zewnątrz. Pochodnia też jest fajna, jak jeżeli będą wilki, to możemy... Ma właśnie. Machać pochodnią, albo rzucić wilki. Dobra. Ile mamy? Czekajcie. Weźmy sobie... Tak, kliknijmy. Tu zadania, po raz kolejny. Tak. I tutaj. Mamy 1568. 86. Teraz jakbym taki jeden przeniósł. Ok. To mamy... Czyli to dało jakby 1 kg, ten jeden węgiel. Chyba tak. Dobra, to dodajmy. Chyba się opłaca dawać ten węgiel. A nie, nie opłaca się, w ogóle się nie opłaca, kurwa, jak ja to... Ja chyba źle powiedziałem, oddawaj węgiel. Nie, to węgla się nie opłaca, wes. To drewno jakieś cedrowe, tego się opłaca. Ale węgiel, nie. Nie wiem, przerobię jej krzesło. Gaś tą pochodnię. On się przyda nam później. Chowaj ją. Przerobimy ich krzesło. Trzeba pozbierać te drewno. Węgiel sobie zachowamy na ognisko, bo to mega dużo daje do ogniska. Tu masz jeszcze jakieś meble, babcia? Są mebelki? Do przerobienia? Jak są, to ja chętnie, tylko w sumie dowiemy się o tym później. Idziemy teraz się gimnać. O kurwa. Już ogarniam. Jedzenie. Spokojnie. Prawda, że ogarniam jedzenie? Tak jest, proszę bardzo. Cik. Tak, ale powoli to nam się kończy, to ja wszystko babci oddałem. No, strasznie dużo rzeczy babci oddałem. Dobra, 7 godzin, 8 godzin może się kimnijmy. 8 godzin chyba git jest. Tu są ciężkie warunki, więc w sumie normalnie może 8 godzin wystarczyło człowiekowi, ale tutaj... No, tutaj widzę nie starczy za bardzo. Nie jesteśmy w pełni wypoczęci, że tak powiem. No ale tak jak mówię, ciężkie warunki, to trzeba odpoczywać. A, jest, no, znowu umieramy? A nie, umieramy z pragnienia i z głodu. No to nie wiem, to wypijmy może. I jeszcze jedno. Dobra, i ja bym sobie dał sortowanie według daty przydatności, no. Żeby nam się nie popsuły te wszystkie rzeczy. Dobra, coś tu jestem w stanie poprzerabiać, babcia. Kartonów raczej nie chcemy. Dobra, no to teraz będę biegał i wszystko pewnie... Wszystko przerabiał. A może kufer nam da dostęp do kufra? Nie, to nie mogę. Krzesła też nie mogę. Tutaj szafeczka, też nie mogę. Tutaj też nie mogę.
No to trochę lipa. No dobra, idę. To idę na misję. Trzymaj się, babcia. Na razie. Kurde, szkoda, że jestem przeciążony. No nie wiem, dlaczego ja mam tyle rzeczy w eku. Niby nie mam dużo w eku, ale mam dużo w eku. Wrzućmy jej to drewno cedrowe. Szybko zobaczę, ile to dało. To chyba w kilogramach się liczy, tak? Że ja mam kilogramowo przynieść 36. No to jest, kurde, zadanie... No niełatwe jest, wydaje mi się. Sporo czasu będziemy musieli spędzić na zbieraniu tego drewna i na machaniu siekierką. Wiem, że chyba w tym, na stacji paliw tam było ogólnie takie miejsce, gdzie było mega dużo palet i mogłem je sobie pociąć. Czy gdzieś tutaj? W banku? Nie, gdzieś tu było takie miejsce z paletami i wydaje mi się, że to było właśnie ten. Że to była właśnie stacja paliw. Ja bym te palety pociął i nazbierał do tej babci, nie? Tu możemy chyba też przerobić. Chyba, że nam się siekierka skończy, to będzie lipa. Ryzyko hipotermii, no to zajebiście. Do babci, do babci. Ale syf jest. Kurde, to będzie mega ciężkie na takim zimnie w sumie ciąć to drewno. Gdyby było znowu po domach trzeba chodzić. To samo byśmy musieli wykonywać, a to mega nudne by było. Siema, ja się tylko ogrzać, pozdrawiam. Mogę... A mogę tą brzoskwinię? A ona już jest zimna. Ale skarb. Znaczy nie skarb, no tak by było. W prawdziwym życiu w sumie. Dobra, to podgrzejmy ją znowu. 15 minut. Dorzućmy tutaj drewno. Ty, a ona spala to drewno na bieżąco? Chyba tak, ale mam nadzieję, że to mi nie znika z kilogramów, nie? Nie. Że ona nie podbiera tego, a ja muszę jej po prostu uzupełnić. To już w ogóle byłby straszny syf. Nie wiem, zjedzmy coś może. A mogę samą kawę zjeść? Niekoniecznie. Ale możemy sobie zrobić w sumie kawę tak ugotować. Tylko nie wiem, czy chcemy. Nie, chyba nie chcemy. Nie wiem, czy jak się nie najemy do pełna, to może nie być. Może dostaniemy jakiś fajny bonus. Na przykład w pełni sił. Jak w Zomboid. Nie wiem, po co ja to podgrzałem, jak nie będę mógł tego. Jak nie będę mógł teraz tego zjeść, bo już mam full prawy żołądek. No, zjedzmy. Jebać. O, elegancko w sumie wyszło. Ogrzewanie, no i kituwa. Proszę mnie tutaj. A czemu tak, ty, kominek ci gaśnie, wariacie. Jest lipa. O kurde, to ja bym się tu ogrzewał, to strasznie muszę długo tu stać, no. Dobra, jednak wydupcam stąd, idziemy. Jakoś sobie damy radę, po prostu po domach będziemy znowu chodzić. Ale zabawa będzie. Widzowie, poszman. Zobaczmy, czy nie ma tu czegoś do porąbania, na przykład przeciwników, zombie. Chociaż mam nadzieję, że akurat zombie nie ma. Tu może być potencjalny klucz ogólnie. Do domu tego zioma z banku, więc ja bym tu się dokładniej w sumie przyjrzał. Temu miejscu. Spróbujmy. A, myślałem, że ja to muszę zapalniczkami zrobić. O, mogę ustawić lampę na ziemi, zajebiste. Dobra, przyjrzyjmy się temu miejscu bardzo... O, środek antybakteryjny. Właśnie, dlatego mówię, przyjrzyjmy się temu miejscu bardzo dokładnie. Przynajmniej dużo dokładniej, jeżeli zrobiliśmy to wcześniej. Karton, nie. I poszukajmy klucza.
Tutaj nie ma klucza, tutaj raczej też nie ma klucza. Tutaj też nie widzę klucza. Raczej jeżeli taki klucz gdzieś będzie, to zgaduję, że będzie całkiem nieźle ukryty. Żebyśmy go za szybko też nie znaleźli. Wszystko przeszukałem. Tutaj nie było. O ile w ogóle tutaj jest taki klucz, no nie? No, chyba niekoniecznie. Chyba nie ma. Banku też nie mogę obrobić. Fajnie tak w apokalipsie by było w sumie. W każdej chwili mógłbyś sobie wejść i... O! Czapa. Byś mógł sobie wejść i wiesz, okraść sobie bank. Zajebiste w sumie. Kto nie chciał chociaż raz w życiu okraść banku, niech rzuci kamieniem. Wszystko możesz zrobić, nie? Dosłownie. Mega wolna amerykanka. Jak to się mówi. Wyjebane w konsekwencje. Bo ich nie ma w sumie. Dobra, musimy tu porąbać rzeczy. Chyba już tu byłem i wszystko porąbałem, no. Wydaje mi się, że akurat dokładnie w tych domkach wszystko porąbałem, no. Tak na 90%, ale no. Sprawdźmy. Siema, stół. Stół mogę porąbać. Git, musimy rąbać rzeczy w środku niestety, ponieważ na zewnątrz pizi. Tak w skrócie. Także no, wszystkie rzeczy, które mamy do porąbania, to raczej w środku musimy zrobić. Mogę tutaj tą kołyskę? Niekoniecznie. Mega dużo tego drewna musimy zbierać. No ale babulka musi przeżyć. Ty, na tym skinie się czasem nie świeciły światła? A, może my możemy mu pomóc i on będzie mógł akumulator zamontować i będzie mu się świecić światło na stacji. Też istnieje taka szansa. Dobra, już nie jest tak zimno, w sensie jest zimno, ale już nie aż tak chyba. Żebym musiał jakoś mega panikować. Nie wie jak wcześniej, widzę, że mam dwie strzałki w dół. Wtedy były trzy, więc... To jest gitas. Proste narzędzia. O! Spoko. Złom? Czy my chcemy złom zbierać? Nie chcemy, nie mam miejsca w eku. Gazety? Nie. Dobra, idziemy dalej. Czy my chcemy? No musimy tu wrócić. No tak jak każdy domek musimy przeszukać, jakkolwiek nudne by się to nie wydawało. Jakkolwiek nudne by to nie było. Się nawet nie wydaje nudne. Rąbanie drewna nudne. Szczególnie, że w tych domkach już byliśmy. No ale musimy jeszcze raz, no. Popatrzeć. Tam chyba nic nie było, bo to ten sam schemat domku. Co wcześniej. Zmęczenie, cichy zabójca. Zamknięte. Nie ma z tyłu jakiegoś wejścia? Pewnie nie. Moglibyśmy to w teorii siekierką rozwalić, no nie? Po co klucz? Mamy siekierę. Myślę, że poradziłaby sobie z drzwiami siekiera. Jakbyś tak zaczął, nie wiem, nawalać przez 20 minut siekierką. Myślę, że ostatecznie wygrałaby siekiera. W tej dość nierównej walce. Tam jest jeszcze jakiś domek, w którym nie byliśmy, ale to później. Czy na stacji... No na stacji paliw są te palety, no nie? No to idę tam na ten... Na tą stację paliw. Weźmy, wypijmy jakąś puszkę. Summit. Zawiera bogaty we fruktozę syrop kukurydziany. Słodki napój.
A wyobrażacie sobie teraz? Teraz apokalipsę. Chcesz, chłopie, cukru? Wiesz, trochę, żeby mieć energii. A to wszystko diet cola, diet iced tea, diet sprite. Ktoś czuje, żebyśmy nie przetrwali, kiedy apokalipsa by nastała. O, woda. Mam nadzieję, że tu były te palety, prawda? Tak, chyba tutaj. Tylko jak ja je wezmę z powrotem? O tym też nie pomyślałem. Co, nie została użyta za bardzo moc mózgu. Dobra, będzie dobrze. A, ja wiem, co zrobimy. No tak, no musimy tak zrobić. Idziemy tutaj, zostawimy wszystko, co mamy w eku i co jest w miarę ciężkie. Sortuj według waga. Kamienie. No dobra. Nie użyj, tylko wyrzuć. Wszystkie. Upuść wszystkie. Gazety. Gazety może bym zostawił. Lampę. Upuść. Książki. Upuść. Papier. Wszystko upuść. Gazety. Upuść wszystko. Narzędzia. Upuść. Książki. Upuść. Piwór. Upuść. Węgiel. Upuść. Dobra. Wszystko sobie tu będzie spokojnie leżeć i czekać, aż przyjdę z powrotem. Jeszcze coś musimy wywalić. To upuść, wszystko wywalamy. Do zera, praktycznie. Podpałkę na razie zostawimy, buty bym wywalił też. Tutaj świeże skórę jelenia, wywal, to wywal. To wywal, to wywal. Mam nadzieję, że nie wpadnie to pod tekstury. Może tak być w sumie. Jeżeli tyle rzeczy nastakuje na sobie, no mam nadzieję, że wszystko tu będzie sobie leżeć i spokojnie na mnie czekać. I teraz wydupcamy na zewnątrz. I robimy... Taktycznie to robimy, czyli stawiamy tutaj ognisko, patrz to! Zapalamy to ognisko. Bez katalizatora. Katalizator tylko wtedy dajemy, kiedy jest mega mocny wiatr. No niestety mikro się nie nagrywał, ale... no co, happens to the best. O kurde, tak mega ciemno jest? Dobra, to szliśmy spać na 2 godziny. No co, wymyśliłem genialny pomysł. Tym, żeby pokroić drewno. I zrobić łóżko. Przynieśliśmy babci łóżko, babcia zadowolona, my zadowoleni. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie, jeszcze musimy jej przenieść 2000 kalorii. O kurde, w ogóle to są ślady po strzałach. I to kurde sporo tych śladów, teraz się zorientowałem. Przerażająca ta babcia jest. No i musimy jej dać żarcie, tak jest. Sporo żarcia, więc musimy tego żarcia poszukać i trochę popolować. Tak, ja bym w ogóle powyrzucał te puszki, jakie mamy w eku. Nie wiem, po co nam tyle puszek, więc po prostu je wyrzućmy. Te rzeczy, które tam są i które leżą, czyli ta lampa i tak dalej, też bym je tutaj zostawił. Tutaj jest puszka, to bym w sumie wziął tą puszkę akurat. Ta lampa i ten węgiel możemy chyba wziąć w sumie. Mało waży, jest mega, mega użyteczny. Garnek też w sumie by się przydał do ugotowania czegoś. No na razie to zostawmy. Tak mi się wydaje. I ewentualnie później tu przyjdziemy i pozbieramy sobie rzeczy. Zróbmy sobie tutaj taką małą bazę naszą. Nie byłeś nigdy taki głodny. To niedobrze. To niedobrze głównie z tego względu, że za dużo też nie mam co jeść. Stare krakersy mogę zjeść. No średnio bym powiedział. Możemy się czegoś napić? No z tym jedzeniem powoli się zaczyna krucho robić, jak żebym wszystko pooddawał do babulki. A mogę jej teraz tej lodówki ukraść? Ty, w końcu sam tu włożyłem. Nie mogę już. A, mogę niektóre rzeczy. A czemu niektóre rzeczy mogę, a niektóre nie mogę? Te mogę, ale mięsa nie mogę, tak? Okej. A mogę! A, czyli w ostateczności, jakby naprawdę już było źle, to możemy je ukraść z lodówki, żarcie. No to spoko. Tak by było naprawdę, byśmy mieli przerąbane, to możemy
Jąknąć. W końcu i tak to my wszystko jej tam włożyliśmy, więc jakby... Chyba mamy prawo do tego, żeby pożyczyć. Przede wszystkim słowo klucz. Pożyczyć. Kurde, szkoda, że jest taka mgła. Niedobrze, fest. Ja teraz na mega podróż chciałem się udać, nie? Ale teraz zadupcamy, jak jesteśmy nieprzeciążeni. Pa! Chłop, jak sarenka. No, jest problem, bo ja się chciałem na podróż udać. No. Trochę przypał. I tu gdzieś była jakieś miejscowy nowe, nie? Ja bym chciał do nich... W ogóle ja mogę ognisko zrobić? Chciałbym zajrzeć, co tam się dzieje. Mogę ognisko zrobić. No tylko... Tylko średnio chyba będę miał okazję znaleźć to miejsce, bo nic kurwa nie widać. Co najwyżej mapą mógłbym się teoretycznie kierować, no nie? No, mógłbym. W sumie mapą. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest jakiś domek. Też chyba nie mieliśmy okazji do niego. Nie, mieliśmy okazję zajrzeć. To są te domki, które przejęliśmy. Dobra, to w tamtą stronę powinna być jakaś farma, z tego co widzę. Tutaj też mamy jakiś tunel, w którym można wydostać się z Milton. Dobra, to na końcu sobie ogarniemy. Dzisiaj fajnie by było zwiedzić tą farmę tutaj i ten kościół tam. I może zajdziemy do tego auto, do tej autostrady. Szkoda tylko, że nic nie widzę. To może jeszcze jakieś fajne miejscowe znalazł. Kurde, jak jesteśmy tacy leksi? Tak, to super biegamy. Fajnie się biega, jak nie mamy za dużej ilości kilogramów na sobę. Tu coś jest. Wypierdalaj. Mogę go pochodnią jakby... Mogę, dobra. Chodź. Sru. Dobra, chyba git. Dobrze, one uciekły, tak? Super. Dobra, to był mój jakiś instynkt przetrwania, który mi po prostu podpowiedział, żeby takie coś zrobić, no nie? Jak widać, bardzo dobrze, że tak zrobił. Spoko. Czyli wiemy, że jeżeli w razie czego zostaniemy napadnięci przez wilki, no to mogę sobie kliknąć jeden przycisk i powinno być w porządku. Kurde, nic tu nie ma. A nawet jak nas zaatakują, to zrobienie tych bandaży to nie jest jakiś też mega wielki wysiłek. Dobra, kliknij na mapę. Przed nami jest jeszcze coś, jakiś dom może. Siema. Zapal. Sru. No. Nara. Tylko dużo zapałek tak będziemy marnować w sumie. Ale fakt, że tu jest sporo wilków, oznacza też, że może sporo jest tu mięsa. Chyba tak. Siema. Holy shit. Oj. Wliki. Dobra, zgaśmy. Siekierka kolejna, super. Kurwa, piękna sprawa. Drewno cydrowe też możemy wziąć w razie W. Kartony nie. Tutaj coś ciekawego. Nie, tutaj nie. Dobra, ziomuś martwy. Mam nadzieję, że to nie jest nasza przyjaciółka. Ma racę, ma baton energetyczny, ma mocno zużyte wełniane skiety. No dobra. Za dużo rzeczy też nie miała przy sobie. Ważna jest ta... Oprawienie zwierzyny. Szczegółowa informacja o tym... Informacja o najlepszych technikach. Czytaj tekst. A. Ale to ja się nie uczę nowych rzeczy, no. O, odblokowany, uczę się jednak. Odblokowany nowy projekt, sidła. O kurde. To zwierzynę w sidła. Warsztat tu jest. Z wysuszonego jelita robi się sidła. To ciekawe bardzo.
Ale dobra, dobra, to kiedy indziej zrobimy. Chodźmy na razie do tego domu. Mamy tu... Ogólnie to tutaj nie musimy na razie polować, no nie? Bo świetnie sobie radzimy bez polowania. Z tego względu, że mamy tu sporo naturalnych, powiedzmy, rzeczy, tak? Naturalnych, no w sensie dużo jest domów do... O kurwa, to jest zamknięte. Odpal. Elo! Lamusie. Sru! Kurde, zaraz zamarznę. To jak to odblokować te drzwi? O, ale syf. Wymaga klucz. Jakiś genialny pomysł? Kurwa, brak. Mogę tutaj ognisko odpalić? No niestety, upuściłem świeże jelito? Tylko nie świeże jelito. Czemu nie mogę zrobić ogniska? A, tu muszę być, dobra. To tu bym je zbudował ogólnie. Rozpal. Dobra. Szkoda tylko, no... A w ogóle ten ogień to będzie jakby wilki przestraszał? Tak mi się wydaje, nie? Że chyba będzie. Dobra. I my sobie tu będziemy mogli rąbać rzeczy i od razu dodawać ogień. Czy jest IQ? Weźmy to świeże jelito, bo się przyda na robienie pułapek. No i rozbijmy to krzesło. Nie wiem w sumie po co ja to rozbijam. No ale w sumie z drugiej strony zawsze się przyda chyba trochę drewno. Co, jakbyśmy robili ognisko, to się przyda. Tutaj tkanina jakieś też dostaniemy. Za 3 godziny to będę rozbijał, kurde, sporo. To nie chcę tego niszczyć. A mogłem gotować wodę przy okazji. Bo kurwa, nie mam nic do picia, ty. Dobra, ale mam miejsce do gotowania, prawda? I będę mógł tu coś ugotować. Super. Kubek kawy na przykład? Pewnie, że tak. Przygotuj posiłek. Przygotuj posiłek. Puszka kawy. Przygotuj posiłek. A czemu nie mogę? A, wymaga wody, której nie mam, tak? Super. Dobra, to woda, puszka z ocysku, stop śnieg, przygotuj posiłek. Dobra. Niech się to tutaj gotuje. Szkoda, że nie mogę siekierą rozwalić tych drzwi. Na pewnie byłoby za łatwo. Palniemy sobie kawę, żeby się nie męczyć, pi. I niech się tutaj ten śnieg roztapie. Dobra, lecimy dalej. Dużo tu wilków jest, nie dozę, kurde. One wyczuwają pewnie tego, że tutaj jest... Że tutaj jest martwy ziomo, nie? I dlatego tak. Tutaj nic nie ma. Może w aucie będzie klucz. Kto wie. Truck seems to be dead. Engine won't even turn. No jak wszystkie auta tutaj. No nie wygląda na to, żeby to był klucz. Stacyjce może też chyba nie ma. Nie. Z tyłu też nie. Usłyszały mnie? A, poluje na królika. O kurwa. A my mu sru kamieniem, pa. Dobra, dzięki za polowanie. Elo? Łatwo. Dobra, to my tu możemy koegzystować całkiem nieźle z tymi... Z wilkami. One będą polować, a my będziemy zbierać co upolowały. Bokszman. Czyli tutaj ogólnie nic nie ma. Przyszedłem tu praktycznie na darmo. Nic nie ma. Wilki są jebane tylko.
No, nic tu nie ma, beznadziejna ta farma. Goni mnie? Goni. Chodź tu, kurwa. F3, mam to? To mnie zaatakuje? Nie wiem właśnie, wolę w niego rzucić. Nie mam broni w ekwipunku żadnej? Nie mam już kamieni? O kurde, skoro. Jeden królik więcej by był. Dobra, woda już gotowa? Jeszcze niekoniecznie. Nie wiem skąd mi nagle woda podskoczyła, a bo wypiję kawę, no tak. Pewnie stąd. No dobra, niech się robi ta woda dalej. Pi. Dobra, kites. Resztę sobie popodnosimy. Podnieś to i tutaj jeszcze 4 minuty. Spadamy. Może w ciężarówce? Będzie jakiś klucz do domu? Upolowany został ten. Czekaj, musimy... Nie mam broni w ekwipunku, ale możemy zapalić tego. Pyk. Dobra, kolejny królik nasz. Wypierdalasz. Srucie pochodnią. Elo. Aha. Łatwo. Zajebista taktyka. Czekasz aż wilku poluje i... Zbierasz co upolował. Damn. Just like the truck. Tylko brak kluczy, co? Na to wychodzi. Raczej też kierować tym nie możemy. Kurde, to nie wiem jak się tu dostać w sumie. O, poczekaj, jest problem. Nie damy rady, nie zdążymy. Cięcie no tym. Siekierą. Kurze. Szkoda, że wyszło jak wyszło. No, to może po współegzystencji. Obawiam się, może tutaj jest wejście do tyłu. A co jest z tyłu? Drewno, drzewo, rękawiczki. Roboczy. Ale brak tylnego wejścia niestety. Może pod wycieraczką. No nie. No dobra, dojdziemy dalej. Jakie mam uszkodzenia ciała? Skręcony nadgarstek. No wystarczy użyć bandaża, tak? Mam bandaż? A to użyję później, kurde. Dumy. Bo tutaj jest za dużo tych, za dużo jest tych wilków. Trochę się boję tutaj w ogóle cokolwiek robić. No bo dobra. Stwórzmy w ogóle najpierw bandaż, bo jestem przekonany. A nie mogę, bo nie mam tkanin. Mam bandaż przy sobie? Mam. Skręcony nadgarstek wyleczmy. Mogę jeszcze raz? Nie mogę, już nie mam. Dobra, musimy wrócić na stację benzynową ogólnie. Albo iść do kościoła, są dwie opcje. Ktoś tu biega, mam nadzieję, że te króliki tu biegają. Pierdalałem, czyli wilk. Znowu. Albo je, przestraszyłem, też istnieje taka szansa. Dobra, czyli musimy iść albo na stację z powrotem, albo do kościoła. Wydaje mi się, że ani tu nie pójdziemy, ani tu, bo wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość, długość odcinka, żeby tutaj zakończyć. Oj! O tak, tak, poluj, poluj, no, a ja sobie tutaj odpalę od razu tego. Trzymaj się! Wypierdupcas. Dobra, i gasimy, gasimy. Dobra, to by było na tyle, widzowie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się jutro, godzina. Nie wiem, która, ale standardowo o tej zawsze. Co zawsze, chyba że nie będę miał neta, na przykład nie będę mógł wrzucić. Oto wtedy się o tej akurat nie widzimy. Ale zazwyczaj o tej się widzimy. I trzeba jak najszybciej, szczerze mówiąc, iść na tą stację, muszę iść na tą stację i pozbierać te tkaniny i zrobić jak najszybciej pochodnie, bo w innym wypadku zaraz będziemy
co drugi wilk atakować i już no może być ciężko. Widzimy się w następnym odcinku, dzięki wielkie za obejrzenie. W następnym odcinku znajdziemy jakieś, nie wiem, może nowe lokalizacje. Bo trochę nudne, jak od dwóch odcinków w sumie chodzimy w prawo i w lewo. Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.